Codzienny podcast ze Słowem Bożym. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przyszedł nad jezioro galilejskie, wszedł na górę i tam siedział. I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając ze sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u nóg Jego, a On ich uzdrowił. Tłumy zdumiewały się, widząc, że niemi mówią, łomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą. I wielbiły Boga Izraela. Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: żal mi tego tłumu. Już 3 dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby kto nie zasłabł w drodze. Na to rzekli mu uczniowie: skąd tu na pustkowiu weźmiemy tyle chleba, żeby nakarmić takie mnóstwo? Jezus zapytał ich: ile macie chlebów? Odpowiedzieli: 7 i parę rybek. Polecił ludowi usiąść na ziemi, wziął te 7 chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości, a pozostałych ułomków zebrano jeszcze 7 pełnych koszów. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Jezus chce nakarmić swój lud, by nie zasłabł w drodze. Wiadomo, w tym opowiadaniu o rozmnożeniu chleba nie chodzi tylko o jakimś tanim cudzie, ale przede wszystkim chodzi o Eucharystię. Zobaczcie te same gesty, które powtarzają się w czasie Eucharystii. Łamał, dawał uczniom, odmówił dziękczynienie. To znajdziemy te same słowa, prawda, kiedy Jezus w ostatniej wieczerzy ustanawia Eucharystię w Ewangelii Łukasza, kiedy uczniowie idą do Emaus i spotykają się z pielgrzymem, którym był Jezus, i właśnie w łamaniu chleba oni rozpoznają, że to jest Pan. Eucharystia zawsze od pierwszych dziejów chrześcijaństwa stanowi centrum naszego życia, centrum życia chrześcijańskiego. Niedarem Sobór Watykański II w dokumencie mówi, że Eucharystia to jest szczyt wszystkiego, szczyt i początek każdego życia chrześcijańskiego, życia duchowego, życia modlitwy. Właśnie to od Eucharystii wychodzą inne modlitwy, to od Eucharystii człowiek uczy się też żyć. Eucharystia jest rzeczywiście miejscem, gdzie Bóg nas przemienia, gdzie daje nam swój pokarm, byśmy nie zasłabli w drodze. To jest moje ciało na zbawienie świata. To jest moje ciało, które ja wam daję, byście mieli życie. I w Ewangelii według świętego Jana Jezus w długim swoim przemówieniu o chlebie, którym jest On, i o prawdziwym napoju, który jest Jego krew, Jego życie, mówi, że chleb jest prawdziwym pokarmem, a krew moje jest prawdziwym napojem. I może w Adwencie, właśnie w tym czasie oczekiwania na przyjście Pana, który przychodzi tu i teraz. Nie czekamy na jakieś przyjście pewnego dnia też, ale Bóg, nie zapominajmy, jest Emmanuelem. Bóg jest z nami. Pan Jezus donikąd się nie wybrał, ale jest pośród nas. Będę z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. I właśnie ten Bóg, który jest tu i teraz, chce nas nakarmić swoim ciałem, chce nas przemieniać. I właśnie w tym czasie oczekiwania, kiedy oczekujemy na Boga, który jest tu i teraz, w tym czasie, kiedy jeszcze bardziej intensywniej chcemy żyć Jego obecnością, Eucharystia staje się rzeczywiście wtedy takim centrum i siłą naszego życia duchowego. Nie tylko duchowego, ale całego naszego życia. Może warto w tym Adwencie rozpoznać w Eucharystii siłę i moc dla mojego życia. Może warto w tym Adwencie właśnie być i uczestniczyć w Eucharystii, może więcej niż w niedzielę, ale właśnie w sposób szczególny skupić się na modlitwie eucharystycznej, który prezbiter, który ksiądz wymawia, by po prostu zakosztować pełnią tych słów, które cały czas słyszymy, nieraz to samo przez to samo w czasie mszy świętej. Eucharystia, która przemienia, Eucharystia, która karmi, Eucharystia, która uczy
czego? Właśnie dzisiejsze rozmnożenie chleba nas tego uczy. Eucharystia uczy dzielenia się. Skąd my weźmiemy tyle jedzenia, by nakarmić cały ten lud? Skąd my weźmiemy? Skąd wezmę siły do kochania? Skąd wezmę siły, by być cierpliwym? Skąd wezmę siły, by się dzielić? Skąd wezmę siły, by zacząć ten nowy dzień z nowymi siłami, z nową energią? Weź to mało, co masz. A naprawdę gdzieś tam w zakamarkach twojego serca znajdzie się odrobinę miłości, odrobinę cierpliwości, odrobinę chęci do życia. Weź tę odrobinę, co masz, i zacznij dzielić się, zacznij używać, zacznij rozdawać, a zobacz, że to mało nigdy się nie kończy. Że zawsze, pomimo cierpienia, pomimo zmęczenia, pomimo zniechęcenia, zawsze będziesz mieć siły, by wyciągnąć trochę radości, by wyciągnąć tego chleba życia, chleba miłości, dzielić się, rozdawać. I każdy się nasyci, i ty też się nasycisz. Właśnie tego nas uczy Eucharystia. Tak jak Jezus łamie siebie dla nas i nas karmi, tak i my, nakarmieni Jego obecnością, rozdawajmy, a zobaczymy, że ta energia i ta siła wewnętrzna, która jest w nas, nie kończy się, ale będzie potęgować. Panie Jezu, w tym dniu oczekiwania dzisiaj chcę Ciebie spotkać, żywego i prawdziwego Boga. Dzisiaj chcę nasycić się Twoim niebiańskim chlebem. To dzisiaj chcę być dobrym jak chleb dla innych. To dzisiaj chcę wyciągnąć parę ułomków mojej miłości, mojej cierpliwości i podzielić się z tymi, z którymi mieszkam na co dzień. To dzisiaj chcę zainwestować w życie. Nie chcę czekać na jutro. Nie chcę czekać na ten dzień, kiedy wszystko się zmieni, kiedy będzie lepiej. Ten dzień nigdy nie nastąpi. Chcę wykorzystać moje dzisiaj. Pomóż mi w tym. Życzę Wam, kochani, dobrego dnia, dobrego adwentu. Przepraszam, że trochę nie nagrywam, ale wiecie, jak jest adwent i dużo jest w ogóle pracy takiej duszpasterskiej. Czasami już po prostu nie chcę się nagrywać, jak to by może głupio nie brzmiało, ale zawsze szukam okazji i chcę, więc módlcie się też za to, bym miał chęć, miał siły i też czasu. Czas zawsze się znajdzie, to jest prawda. Nieraz brakuje tylko chęci, bym miał chęci to dzieło kontynuować. Dziękuję za to, że jesteście, dziękuję za wasze modlitwy i oczekujmy. Oczekujmy na Pana, który jest i który puka do naszych drzwi. Szczęść Wam Boże, z Panem Bogiem.